Największym i najpiękniejszym budynkiem żydowskiej Warszawy przed wojną była Wielka Synagoga na Tłomackiem. Dzisiaj zwana jest Wielką Nieobecną, bo ten budynek już nie istnieje. I jego sława, mity, którymi był otoczony, wiele osób inspirowała. I mnie również. Wielka Synagoga stała się symbolem końca najważniejszego wydarzenia dla Żydów w czasie okupacji, powstania w getcie warszawskim. Stała się symbolem końca żydowskiej Warszawy. My za to chcielibyśmy tę Warszawę przywołać i pamiętać o niej. Żydowski Instytut Historyczny ma w swoim budynku na podłodze jedyny istniejący ślad w przestrzeni miejskiej. Ślady ognia po pożarze, który ogarnął ją, gdy Niemcy wysadzili ją pod koniec powstania. Pretekstem do realizacji projektu była legenda o rabinie z gruzińskiego miasteczka Oni, który zainspirował się Wielką Synagogą i zapragnął zrealizować podobną konstrukcję wysoko w gruzińskich górach. I my w Żydowskim Instytucie postanowiliśmy sprawdzić, ile prawdy jest w tej legendzie. Do projektu zaprosiliśmy partnerów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W projekcie wzięli udział również przedstawiciele instytutów polskich, którzy bardzo nam pomogli w ich realizacji. Współpracowaliśmy również z uczelnią gruzińską University of Georgia, a także z Uniwersytetem Ben Guriona w Beerszewie w Izraelu. Z każdej uczelni zaprosiliśmy po 6 studentów i studentek. Nadzorowałam pracę studentów nad inwentaryzacją synagogi w Oni, która okazała się niezwykłym budynkiem, bardzo nowatorskim jak na tamte czasy i zupełnie nieprzystającym do lokalnej gruzińskiej architektury. Studenci uczyli się opisywać ornamenty, detale architektoniczne, nazywać je. W grupie studentów znalazł się gruziński student architektury. Jego wiedza i praca okazała się bardzo ważna dla naszego projektu, ponieważ sporządził on plany tej świątyni. Okazało się, że jest dużo zbieżności między dawną synagogą na Tłomackiem, ale także są zbieżności z innymi polskimi synagogami, na przykład w Tykocinie czy też w Krakowie. Wydaje mi się, że to są jedyne jak dotąd pomiary i rzuty tej synagogi. Mamy więc fantastyczny materiał do tego, żeby dalej prowadzić te prace badawcze i żeby poszukiwać tych polskich korzeni. Prowadziłam część projektu dotyczącą inwentaryzacji cmentarza żydowskiego w Oni. I dla mnie najważniejsze było to, że grupy studentów z 3 krajów, z Polski, z Izraela i z Gruzji, tak świetnie współpracowały. Studenci z Izraela tłumaczyli inskrypcje hebrajskie na nagrobkach, studenci z Gruzji gruzińskie, studenci z Polski robili inne prace inwentaryzacyjne. Odkryliśmy, że cmentarz jest nadal użytkowany, bo w 2015 roku był ostatni pochówek. Odkryliśmy również dzięki naszym grupom wywiadowczym, że jest w Oni stary cmentarz, który już jest zupełnie zdegradowany, ale są tam ślady nagrobków i najstarszy, jaki nam się udało odczytać, pochodził z drugiej połowy XIX wieku. Dla mnie osobiście bardzo ciekawe też było to, że nagrobki na tym nowszym cmentarzu miały wizerunki zmarłych. To tak, jakbyśmy się z nimi spotykali. Grupa izraelska oraz grupa polska odwiedziły nas w Izraelu, w mieście Beersheva, gdzie szukaliśmy izraelskich śladów synagogi w Oni oraz pamięci o niej. Myślę, że takimi najważniejszymi dwoma momentami było spotkanie z gruzińskimi Żydami, imigrantami z Gruzji, którzy przybyli do Izraela na początku lat 90. po rozpadzie Związku Radzieckiego. Większość z nich pochodzi właśnie z Oni. Było to dla nich naprawdę bardzo wzruszające, ponieważ synagoga ta w ich pamięci pełni nie mniejszą rolę niż pamięć o synagodze na Tłomackiem. I dzięki temu widzieliśmy, jak ten taki fantom pamięci od Warszawy poprzez Gruzję dotarł także na Bliski Wschód do Izraela. Takim pobocznym, ale też bardzo ciekawym punktem była wizyta na wzgórzu pustynnym na przedmieściach miasta Beersheva, na którym znajduje się brutalistyczny pomnik Daniego Karawana, sławnego izraelskiego rzeźbiarza, ku czci
poległym żołnierzom w walce o niepodległość Izraela. Nie miał on bezpośredniego związku oczywiście z naszym projektem, niemniej poprzez architekturę wpisuje się w pewną specyfikę naszego projektu. Moim zadaniem w tym projekcie było paradoksalnie sfotografowanie niewidzialnego, czyli tej materii relacji ludzkich, które istniały w Oni, a nie istnieją, bo cała społeczność zmieniła miejsce zamieszkania. Przeniosła się do Izraela, została pusta dziura. W Gruzji bywam od wielu lat i dla mnie ta synagoga w Oni to była taka rzecz, o której ja słyszałem od wielu lat, więc to też był jakiś mit, który się w mojej głowie wytworzył. Gruzja jest niesamowitą mozaiką etniczną, Kaukaz jest mozaiką etniczną. Tego się nie spotyka prawie nigdzie indziej na świecie. Gruzja jest bardzo relacyjnym miejscem. Zupełnie spontanicznie z jednego ze spotkań wyniknęły toasty gruzińskie. Jeden ze starszych mieszkańców, pamiętający bardzo dobrze tą społeczność żydowską, wygłosił ten toast do kamery, wiedząc, że ten toast zostanie pokazany w Beerszewie, gdzie mieszkają jego przyjaciele. W Beerszewie ten toast został usłyszany i wywołał po prostu lawinę toastów zwrotnych ze strony Żydów, którzy tam mieszkają, Żydów Gruzinów. Mam też taką refleksję, że ten mit tej synagogi warszawskiej, później tej synagogi w Oni, później w Izraelu, jest takim wędrującym mitem, w trakcie którego wszystko się zmienia. Jedyna rzecz, która jest niezmienna w tym projekcie, to tak naprawdę jest Słowo Boże ze Starego Testamentu. Większość moich prac obraca się wokół wspomnień, migracji i tęsknoty za czymś, co się zostawia za sobą. To są motywy mojej pracy już od lat i chciałam to przekazać studentom. Chciałam ich podłączyć pod myślenie o utracie tej obecności Żydów w Oni. Ta wizyta w tym dziwnym, niesamowitym miejscu, które pełne pustych domów żydowskich, to było dla mnie bardzo wzruszające. I chciałam, żeby oni to zauważyli, że tam byli ludzie i ich nie ma. Ci studenci byli z Izraela, z Polski i z Gruzji. I to nie są artyści. Te różnice między nimi, jak oni się odnosili do wspomnienia, to było bardzo ciekawe. Zadałam im taki projekt, żeby sobie notowali wrażenia i każdy zaczął pisać coś albo rysować. I ja z tego zrobiłam taki zwój tych rysunków i to jest to, co nam zostało. Elia Amshikashvili studiował najpierw w Krakowie, potem w Warszawie i będąc uczniem tutejszej jeszywy, zafascynowanym synagogą w Warszawie, postanowił zbudować podobną właśnie w Oni. Ten projekt został zmodyfikowany i wygląda zupełnie inaczej, bo to jest bardzo orientalna budowla. W 1991 roku, jak było trzęsienie ziemi, większość tej społeczności wyemigrowała do Izraela. Kiedyś było 5 tysięcy osób, teraz to jest kilka osób. Udało się nam trafić do tych ludzi, rozmawiać z nimi. Oni żyją w zasadzie pamięcią bliskich, przyjaciół, którzy są obecnie głównie w Beerszewie, w Izraelu, a tamci żyją pamięcią tego miejsca. Ciekawe, że Beerszewie marzą zbudować synagogę na wzór tej, którą zostawili za sobą, która jest w Oni, która była na wzór tej, która była w Warszawie. I to jest o tyle ciekawa sytuacja, że mamy jeden element tej podróży, ten środkowy, który do dzisiaj stoi. Niemniej ta tęsknota do miejsca, gdzie się żyło, jest bardzo silna i mimo, że to nie zostało zrealizowane, jest cały czas pielęgnowana. It was great honor and pleasure for me to be part of the Oni Synagogue Research Project in the collaboration with my Polish and Israeli colleague. I am researcher of Jewish cultural heritage in Georgia,
That's why for me, the meaning and achievements of the project is especially important. I was privileged to be part of the Oni Synagogue project, to get to know and work together with our dear partners from Georgia and Poland. For me, it was illuminating to realize that just as Jews around the world miss and long for the temple in Jerusalem, so for Oni Jews, the Oni Synagogue fulfills similar functions, as it became an object of longings and pilgrimage and still plays a significant element in Georgian Jewish heritage and imagination. Thank you so much for the project and Shana Tova. Pamięć o nieistniejącym miejscu bardzo trudno jest zachować, ale myślę, że tym projektem zaczęliśmy coś bardzo ciekawego, co było tak naprawdę dopiero początkiem. Projekt będzie kontynuowany. Mam nadzieję w przyszłym roku, ale chciałabym, żeby trwał jeszcze wiele lat.